Wyłącznik różnicowo-prądowy z ustawieniem parametrów, licznikiem, zabezpieczeniem przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, miernik napięcia i natężenia prądu, z wyświetlaczem i sterowaniem z aplikacji. A to wszystko za około 60 zł? Brzmi dobrze, nawet bardzo dobrze, więc sprawdźmy. Zobaczmy to urządzenie. Na wyświetlaczu podstawowe parametry. Aktualne napięcie, natężenie prądu, zużyta energia oraz prąd różnicowy. Z poziomu wyświetlacza możemy przeglądać i ustawiać wartości zabezpieczenia przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, wartość prądu zabezpieczenia nadprądowego, wartość prądu różnicowego zabezpieczenia różnicowo-prądowego, czas do automatycznego ponownego załączenia, a także resetować wskazania zużycia energii. Możemy też połączyć urządzenie z Wi-Fi i zarządzać nim przez aplikację Tuya, a także otrzymywać powiadomienia o zadziałaniu zabezpieczenia. Mam tu miernik instalacji. Porównajmy wskazywane napięcia. Różnica około 1 V. To nie tak dużo, biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia. Sprawdźmy jeszcze natężenie prądu. Multimetr pokazuje zbliżone wartości. Tu też nie ma dużych różnic, więc i moc wyliczona i zużycie powinno być bliskie rzeczywistemu. Sprawdźmy, jak działają zabezpieczenia. Producent nie podaje tu ważnych parametrów, np. charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego. Myślę, że po przekroczeniu ustawionego prądu urządzenie po prostu rozłączy w jakimś tam bliżej nieokreślonym czasie. Mam do jednego gniazdka podłączone obciążenie 1,9 A, a do drugiego około 1,1 A. Według wskazań tego urządzenia łącznie mamy 2 A. Ustawiam więc zabezpieczenie na 2 ampery i sprawdzam. Działa. Rozłącza obwód. Zmieniam teraz na 2,1 ampera. Pokazuje 2 ampery i nie rozłącza. Nie ma tu charakterystyki znanej ze zwykłych wyłączników nadprądowych. Przekraczamy ustawione natężenie prądu? To rozłącza. Czasu niestety nie jestem w stanie zmierzyć. Prąd mogę ustawiać w zakresie od 1 do 63 amperów. Ale czy rzeczywiście 63 ampery to jest jakaś realna wartość, którą to urządzenie może załączać? Zobaczymy to później, jak rozbiorę urządzenie. Producent nie podaje też typu wyłącznika różnicowo-prądowego, ani czasu jego zadziałania. Ustawiam urządzenie na 30 mA i przetestuję tak jak zwykłe RCD. Na ekranie plansza z prawidłowymi czasami zadziałania. Dla połowy prądu różnicowego nie powinien zadziałać. No i nie zadziałał, bez względu na ustawienie typu czy połówki. Dla jednokrotności prądu różnicowego powinien zadziałać w czasie nie dłuższym niż 1/10 sekundy. Przy kilku testach zadziałał tylko raz i po czasie dłuższym niż 300 milisekund. Dla pięciokrotności powinien zadziałać w czasie nie dłuższym niż 400 sekundy.
Też zadziałał tylko raz, na kilka prób i to po zbyt długim czasie. Sprawdźmy jeszcze, przy jakim prądzie różnicowym zadziała. Mamy tu około 33 mA dla testu typu AC i 41 mA dla testu typu A. To urządzenie nie spełnia wymagań stawianych wyłącznikom różnicowo-prądowym, więc nie może go zastąpić. Czasy zadziałania są zdecydowanie za długie, a prąd różnicowy za duży. Czy takie urządzenie może zastąpić zabezpieczenia w rozdzielnicy? Mamy tu kwestię formalną. Producent nie deklaruje zgodności z normami. Nie podaje parametrów, takich jak charakterystyka wyłącznika nadprądowego czy typ wyłącznika różnicowo-prądowego, a testy wykazały, że zgodności z normami nie ma. Jest to też urządzenie elektroniczne, a nie elektromechaniczne. Jego działanie zależy na przykład od napięcia w sieci. To praktycznie dyskwalifikuje to urządzenie jako zabezpieczenie, dlatego zamontuję je za standardowymi zabezpieczeniami, jako dodatkowe. Będzie służyło do monitorowania pracy jednego z ważnych urządzeń. Będę mógł zdalnie sprawdzać, czy zadziałało zabezpieczenie, zużycie energii, a w razie potrzeby zdalnie wyłączyć. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda w środku. Mamy tu przekaźnik, dla którego prąd znamionowy teoretycznie wynosi te 63 A. Do tego mamy dość grube przewody i solidne zaciski. Bocznik do pomiaru prądu też ma spory przekrój.